Audycja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Rozmów fundamentalnych ciąg dalszy. Tomasz Terlikowski po tej stronie mikrofonu, a wraz ze mną w studiu Grzegorz Polak, dziennikarz Religii TV, a także publicysta i autor bardzo wielu książek o Janie Pawle II. Książek, publikacji, artykułów, encyklopedii można by długo wymieniać. A także, co jest w pewnych środowiskach faktem nawet bardziej znanym, a w innych mniej znany, ekumenista, czy zaangażowany od wielu lat w dialog ekumeniczny. Jan Paweł II to jest także papież, który właśnie dzięki takim swoim zdolnościom interpersonalnym, bardziej nawet niż dzięki jakimś przełomowym decyzjom dogmatycznym czy doktrynalnym, bo tych papież podejmować po prostu nie może. Doktryna jest doktryną, dogmat jest dogmatem, pewnych rzeczy zmienić nie może, ale posunął bardzo mocno dialog ekumeniczny do przodu. W takich wspomnieniach polskich duchownych najmocniej wraca także protestancki, wraca taki element ogromnego otwarcia Jana Pawła II. No to był biskup, metropolita krakowski, który potrafił odwiedzić pastora metodystycznego na przykład w szpitalu. Tak, który uczestniczył w nabożeństwach ekumenicznych, modlitwach i miał sporo, no przyjaciół to za mocno powiedziane, ale sporo dobrych znajomych, i jak już tam się został papieżem, to jeżeli ktoś przyjeżdżał z Krakowa, to pytał się właśnie, co słychać u księdza Kubisza, takiego pastora luterańskiego, co słychać u księdza Zapertego, metodysty. To no... Idźmy dalej, jeżeli idzie tam o dialog, jeżeli idzie o dialog międzyreligijny, to przecież to o jego stać było na to, żeby jako metropolita krakowski wejść do synagogi i, prawda, i przysłuchiwać się nabożeństwu judaistycznemu. Tak, on właśnie, pamiętam na początku pontyfikatu, jakie były obawy na Zachodzie, czy ktoś tam, czy ktoś z Polski, czy papież z Polski będzie w ogóle te problemy dostrzegał z Polski, kraju monolitycznego wyznaniowo, gdzie katolicyzm zdecydowanie przeważa. Okazuje się, że te obawy były płonne, bo już na samym początku pontyfikatu papież zaczął spotykać się z przedstawicielami innych kościołów. W jego kazaniach były wątki ekumeniczne. Potem była encyklika z Laborum Apostoli o apostołach Słowian, świętym Cyrylu i Metodym, który był takim krokiem, takim gestem też wobec całego wschodu chrześcijańskiego. No i wreszcie encyklika ekumeniczna, pierwsza w dziejach papiestwa, w całości poświęcona zagadnieniu jedności chrześcijan. No tego można by wymieniać mnóstwo. No, Fides et Ratio, wspomnienie czterech myślicieli rosyjskich. Nie wszyscy byli prawosławni. Znaczy, to, tak. Albo to bardziej skomplikowane, bo Sołowiow, nie wiadomo, katolik prawosławny, no taki prekursor ekumenizmu, ale też zostali wymienieni. Czy obchody tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej, też bardzo z mocnymi akcentami ekumenicznymi. Ale były też rzeczy, które w tej kwestii Janowi Pawłowi II się nie udały. No to słynne pragnienie spotkania się z Aleksym II, czy z patriarchą Moskwy, bo to przecież nie chodziło o osobę, tylko o funkcję, czy wielki projekt, wydaje się, że jednak wpisany w myśl papieską, pojednania cerkwi i kościoła, dokończenia tego, co zaczął Paweł VI, a co wydawało się w pewnym momencie no, tak bliskie. No, wydawało się, że akurat te dwa kościoły mogą się pojednać. I to się jednak nie udało. Dlaczego tak naprawdę? Co takiego stało na przeszkodzie, żeby... Przyczyny są złożone bardzo i ja myślę, że też polskość papieża mu tutaj przeszkadzała. Zwłaszcza jeżeli idzie o ten dialog z patriarchatem moskiewskim, to nie był czynnik pomocny. Natury psychologicznej też wydawało mi się, co teraz coraz jakoś odważniej publicyści podkreślają, że
Patriarcha Moskwy zdawał sobie sprawę, że no jednak papież jest większą osobowością i że jest charyzmatycznym przywódcą religijnym, a on raczej nie. Myślę, że też bardzo dużo, no, trzeba tu podkreślić, że biskupom prawosławnym, teologom prawosławnym jest trudniej prowadzić dialog niż hierarchom katolickim i teologom katolickim. Jest jednak większy opór. Ekumenizm jest w kościele katolickim, już można powiedzieć, chlebem poprzednim. Już się nie zdarzają jakieś kontestacje z powodu jakichś gestów ekumenicznych. Natomiast w prawosławiu tak. I no, jeżeli ja słyszę o deklaracji iluś tam biskupów prawosławnych i archimandrytów, którzy ekumenizm nazywają herezją i tworzą taki leksykon antyekumeniczny i każdego, kto z ich, każdego prawosławnego, który się zajmuje dialogiem, wyzywają od zdrajców, to pokazuje o skali trudności. Przypominam sobie takie wydarzenia z historii dialogu teologicznego katolicko-prawosławnego, kiedy to do uczestników prawosławnych dzwonili, otrzymywali jakieś telefony z pogróżkami, co oni robią. To wszystko, myślę, miało swoje przyczyny. No dochodziły też realne trudności, oczywiście, na które powoływał się patriarcha Moskwy. Czyli Unia, prozelityzm i... Tak. I polskość, bo tutaj dochodzi ta polskość. Ja bym wrócił do tej polskości, bo ja pamiętam takie słynne przemówienie papieża, które... Z jednej strony rozumiem to przemówienie, z drugiej strony mam takie wrażenie, że papież albo jego doradcy zupełnie nie zrozumieli kontekstu. W 1991 roku, podczas wizyty w Polsce, papież wezwał polskich biskupów do tego, żeby wysyłali księży, by ci prowadzili misję i ewangelizację w Rosji. No co, jak gdyby każdy, kto zna kontekst historyczny i teologiczny Rosji, ma świadomość, że to jest, no nie chcę powiedzieć prowokacja, bo nie oskarżam papieża o to, że on prowokował Rosjan, ale że to będzie tak odebrane. No pomysł, żeby Polacy jechali ewangelizować Rosję, no to jeszcze tylko brakowało takiego wezwania do jezuitów. To znaczy, no Polacy i jezuici dla prawosławnych Rosjan, to jest dokładnie to samo, tak bym powiedział, i tak samo są nielubiani i no i stąd jedną z pierwszych decyzji Benedykta XVI było odwołanie, no wprawdzie człowieka, który ma paszport nie polski, ale inny, ale jest Polakiem, arcybiskupa Kondrusiewicza ze stanowiska metropolity. No nie moskiewskiego też, tylko arcybiskupstwa Matki Bożej, ale no w istocie metropolity Moskwy. No tak, Rosjanie, prawosławni Rosjanie są bardzo, nie powiedziałbym, że przewrażliwieni, no uwrażliwieni na to i takie właśnie słowa, takie gesty, bo no, zresztą ich było trochę więcej, potem te decyzje co do struktur na terenie Rosji, które no, jednak nie były konsultowane. A wypada jednak takie rzeczy. Z drugiej strony cerkiew rosyjska też nie konsultuje powoływania struktur w Europie. No, bardzo zacny biskup, obecnie następca biskupa, arcybiskupa Cyryla, teraz metropolity, a wcześniej odpowiedzialnego za stosunki zewnętrzne, ekumeniczne, czyli biskup Hilarion, no jest metropolitą Wiednia i całej Austrii. Nikt z tego nie konsultował z Kościołem katolickim. No bo prawdę mówiąc, nikogo to za bardzo nie interesuje i to nie już, to jest trochę inna skala właśnie ważności, powiedziałbym, i no bez takich kontekstów. No tak samo nasz Kościół polski prawosławny ma swoje struktury w Portugalii, i prawda? W Brazylii, no, dodajmy, jeszcze pod okiem prawie Matki Boskiej Fatimskiej, prawda? Tak, no to trochę jest inny kaliber, powiedziałbym. Natomiast tu, biorąc jeszcze pod te zaszłości historyczne, to trzeba być niezwykle uważnym. A z protestantami? Bo ja pamiętam, no, pierwsza pielgrzymka do Niemiec papieża, to był taki bardzo mocny apel. Trudno mówić rehabilitacja Lutra, ale bardzo mocne
przypomnienie, że Luther nie jest tylko heretykiem, ale też jest człowiekiem głęboko wierzącym i tak, to było szczerze zatroskanym o Kościół. No nie, no papież tam cytował na lewo i na prawo Lutra i pamiętam, jak topniały lody, bo przecież no, w powszechnym odbiorze Niemców, nie tylko protestantów, papież był niemile widzianym gościem i to się zmieniało w miarę trwania tej pielgrzymki. Potem już te wskaźniki po odjeździe papieża, jego akceptacji były bardzo wysokie, znacznie przekraczały te negatywne. No ja myślę, że papież zjednał sobie protestantów, że ich ewangelików, że ich bardzo poważnie traktował, że jak braci. Tu nie było takiego mówienia, prawda, autorytarnego słownictwa, jakiegoś panującego papieża. Raczej było widać taki układ braterski służby i taki obraz zapamiętany przeze mnie z 84 roku w siedzibie Światowej Rady Kościołów w Genewie. Papież nie siedział na takim podwyższeniu przygotowanym dla niego, tylko wśród tego prezydium Światowej Rady Kościołów, na krześle, brat wśród braci, tak to można powiedzieć. I to chyba było, wydaje mi się, charakterystyczne dla jego stosunku. W ogóle nie tylko, no, ze wszystkimi chrześcijanami. Ale jednocześnie był jednak papieżem, który przypominał o roli, znaczy nie mógł, przecież roli biskupa Rzymu. No nie mógł. Wzywał do przedyskutowania, ale też miał świadomość tego charyzmatu. Ja jako biskup Rzymu, prawda? Ale właśnie wzywał kilka razy do przedyskutowania jego właśnie tego prymatu papieskiego. I ile te wezwania zostały zrealizowane? Przez stronę prawosławną i protestancką. No Olivier Clément napisał w odpowiedzi na ten apel fantastyczną zupełnie książkę przetłumaczoną na język polski. Rzym inaczej. Kościół prezbiteriański Stanów Zjednoczonych wydał rzeczywiście potężny dokument na ten temat, w odpowiedzi dokładnie na ten apel, ale Anglikanie to w dialogu już katolicko-anglikańskim. No tak, prawosławni też w dialogu będą. Takie struktury kościelne jakoś tak to puściły mimo uszu. Nie było odzewu, jakiegoś rezonansu poza tym, który wymieniłeś. Olivier Clément, no w ogóle piękna postać, no ale to trochę taki, może nie outsider, ale no człowiek, który poza strukturami działający, wielki autorytet moralny, no i ale też nie tylko ideologiczny. No właśnie. Trudny do zaakceptowania przez rosyjskie prawosławie na przykład. No tak, no słyszałem o księdzu prawosławnym w Rosji, ale nie należącym do tego księcia patriarchatu moskiewskiego, który się modlił również za papieża w liturgii, no ale to są wyjątki. Natomiast struktury czekają chyba, bo to jest strasznie trudny temat i jest odkładany w tym dialogu na dalszy plan. Bierze się sprawy troszkę łatwiejsze na warsztat i no to wezwanie papieża, żeby prawda, on, prymat był rozumiany w kategoriach takiej służebności, a nie przewodniczenia, nie panowania. Myślę, że on jest ma szansę w jakiejś tam perspektywie czasowej zostać poważnie przedyskutowany, tym bardziej, że na przykład prawosławni nie kwestionują pierwszeństwa, prawda, biskupa Rzymu wśród innych patriarchów. No tylko, że te 2000 lat historii, tragicznej historii tutaj bardzo na tym ciąży. No, kardynał Ratzinger mówi o tym, że można by wrócić do tego modelu, który był w pierwszym tysiącleciu, ale ja mam takie wrażenie, kardynał Ratzinger jeszcze jak był kardynałem, przed wyborem na biskupa Rzymu mówił, że można by to rozumieć tak, jak rozumiano to w pierwszym tysiącleciu, tylko chyba jest taki problem, że już w pierwszym tysiącleciu Wschód rozumiał zasadę prymatu biskupa Rzymu inaczej niż rozumiał ją
Zachód. No że tutaj to nie jest kwestia już tylko drugiego tysiąclecia, kiedy te drogi się ewidentnie rozeszły i tutaj zwieńczeniem tego rozejścia się było uchwalenie dogmatów papieskich w czasie Soboru Watykańskiego I, ale że jakbyśmy się spojrzeli na pierwsze tysiąclecie, to też ta różnica była jednak dość istotna. To znaczy, oczywiście był prymat, ale papież go rozumiał inaczej niż na przykład patriarcha Konstantynopola. Że już nie wspomnę o papieżu z Aleksandrii. No tak, i on nie był... Wtedy to pozycja oczywiście papieża nie była taka mocna i były też tarcia na linii Konstantynopol-Rzym. I rzeczywiście to... Nie ma co w ogóle tych dwóch tysiącleci porównywać, bo potem to już, no już po rozejściu się kościołów, to już bez ogródek, to już każdy biskup Rzymu, no już nie mówię o Grzegorzu VII, ale jeszcze wcześniejszych papieżach, którzy mieli takie tendencje być władcami całego świata, a nie, prawda, tylko przewodniczyć kościołowi. Ja myślę, że w dalszej perspektywie, jeżeli ten temat zostanie podjęty, to może być przyjęta jakaś taka formuła, wedle której papież mógłby być jakby zwierzchnikiem, mieć prymat honorowy, tak trochę na wzór patriarchy ekumenicznego, który jest teraz, który ma prymat honorowy w całym prawosławiu. Do tego tematu za chwilę wrócimy. Naszym gościem jest Grzegorz Polak, publicysta, dziennikarz Religii TV, autor bardzo wielu publikacji na temat Jana Pawła II. Zostańcie Państwo z nami w czasie tych rozmów fundamentalnych.